Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak ominąć ochronę konta Google w Oppo Reno 12 z systemem Android 14 i poprawką zabezpieczeń maj 2024. Na początku musimy przejść dalej, wybrać język, region i przejść dalej. Tutaj skipujemy. Musimy połączyć się z siecią Wi-Fi. Następnie dalej. Następnie dajemy nie kopiuj. I w tym momencie nie pamiętamy konta Google. Musimy się wycofać aż do sieci Wi-Fi, gdzie naciskamy informacje, następnie udostępnij i udostępnij przez pobliżu, dajemy dalej, a następnie dajemy więcej informacji. Przechodzimy dalej, następnie ustawienia. Teraz przechodzimy do więcej informacji o aplikacji szybkie udostępnianie. Dajemy trzy kropki, a następnie udostępnij artykuł. Przechodzimy przez Chrome, gdzie dajemy używaj bez konta dwa razy. Wyrzuca nas z powrotem, dlatego my dajemy jeszcze raz trzy kropki i udostępnij artykuł. Jeszcze raz Chrome. Nie dziękuję. Następnie wchodzimy na stronę hardreset.info/bypass. Teraz zjeżdżamy w dół do opcji Setting Up, reklama. Zjeżdżamy w dół do opcji Setting Up, Open Setting Up. Zjeżdżamy w dół do opcji Dodatkowe ustawienia, następnie tworzenie kopii zapasowej, resetowanie, zapisz kopię i przenieś. Dajemy kopię, klonowanie telefonu. I dajemy, to jest nowe urządzenie, następnie zezwalamy na wszystko, dajemy inne urządzenie z Androidem. Teraz bierzemy drugi telefon i na tym telefonie instalujemy aplikację Oppo Clone Phone. Otwieramy aplikację i dajemy skan kod QR. Skanujemy kod QR, który się wyświetlił i czekamy, aż urządzenia się połączą. Teraz odznaczamy opcję oprócz aplikacji i dajemy Next. Przechodzimy do ustawień, tylko pozwalamy aplikacji na działanie. Czekamy, aż aplikacja sprawdzi wszystko. Następnie przechodzimy do aplikacji i odznaczamy wszystkie, wybieramy tylko kalkulator i dajemy OK. I dajemy teraz Next i startujemy. Czekamy i tutaj dajemy Done. To wszystko ze starym telefonem. Natomiast tutaj dajemy Gotowe. Teraz ustawiamy tylko hasło lub pomijamy. Ja ustawię hasło, będzie to wzór. Kontynuuj, powtarzamy hasło, dajemy dalej, dalej i kontynuuj, wybieramy gesty lub przyciski i gotowe. Teraz już tylko rozpocznij. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć.